Kochani, świat się zmienia. Wszystko jest inne niż było. Jeszcze niedawno ta mapa była bardzo aktualna, a teraz po prostu ze szafy wyjąłem i założyłem. Kochani, to już nie jest to. Chcę mówić o edukacji. Edukacja to edukacja. Zamieńmy szkolnictwo na edukację. Edukacja to jest Duke of Cambridge, czy coś takiego. To jest uszlachetnianie. Szkolnictwo to jest szkolenie, tak jak żołnierze się wyszkoli. I to wszystko. Teraz nie ma sensu. Nie ma sensu to szkolnictwo, dlatego, bo dostęp do wiedzy jest łatwy. Nie musisz zapamiętywać wszystkiego. Nie ma sensu ta pamięciowa i te tysiące sprawdzianów i to wszystko inne. Natomiast, co jest potrzebne, co będzie potrzebne jeszcze bardziej niż kiedykolwiek w dobie sztucznej inteligencji? Wiecie, co będzie potrzebne? Social skills. Jak się przedstawić? Jak prowadzić konwersację? Kultura. Co to jest kultura? Słowo kult, szacunek. To zaczyna się od Boga. Słuchajcie, życie jest dane od Boga. Szkolnictwo, bye bye. Edukacja, welcome to. Kochani, zachęcam, uczcie swoje dzieci w domu. Nie edukacja domowa, edukacja w rodzinie. Jeżeli nie ma rodziny, to jest jakiś ród, jest jakaś historia. Musimy, słuchajcie, powrócić do tego, co jest ważne, bo wszystko inne przestaje być ważne i będzie wyrzucone i to nie będzie miało znaczenia już za kilka lat. Moje dzieci były nieszkolone, były edukowane i ja kocham moje dzieci za to, że są takie, jakie są. Niech was Pan Bóg błogosławi. Edukujmy, uszlachetniajmy, nauczmy nasze dzieci, co to jest sztuka, jak szanować starych, jak uczyć się od starszych, jak zachować się przy stole, bo to im się przyda, jak słuchać, jak odpowiadać. Nie chodzi o to, żeby być inteligentnym. Inteligentny to jest taki, który ma dobrą pamięć. Chodzi o to, żeby być mądrym. Mądry to jest taki, który potrafi zadać pytanie. Uczmy dzieci na zasadzie pytań. Niech was Panu błogosławi. Wszystkiego dobrego!